cześć. W dzisiejszym odcinku Zdrowomanii znowu będę rozmawiać z kosmetologiem Natalią Mierzwą. Dzień. Tym razem będziemy rozmawiać o cerze trądzikowej. Wcześniejszy odcinek nagrałyśmy na temat zabiegów jesiennych, pielęgnacji jesiennej i tamten odcinek również bardzo Wam polecam. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o trądziku. Ja mam takie doświadczenia, że trądzik naprawdę potrafi zatruć życie, ciągnąć się latami i często nie za bardzo wiemy w ogóle do kogo się z tym udać. W którą stronę uderzyć z terapią, prawda? Tak, właśnie, więc może nie od czego zacząć, no tak, może od czego zacząć, czyli w ogóle skąd się biorą nasze problemy z trądzikiem? Pierwszą z przyczyn pojawiania się zmian trądzikowych na skórze, przede wszystkim u ludzi dorosłych, tak, są zaburzenia hormonalne, więc jeżeli takie zmiany się pojawiły nagle przede wszystkim, a już ten okres dojrzewania mamy za sobą, to pójdźmy do specjalisty, pójdźmy do endokrynologa, który zbada nam poziom hormonów, bo czasami jest tak, że jeżeli te hormony są mocno rozregulowane, potrzebne jest wdrożenie odpowiedniej terapii hormonalnej, bo nawet zabiegi w gabinecie, w tym wypadku ani zabiegi w gabinecie odpowiednio dobrane, ani dobra pielęgnacja w domu nie przyniesie nam zadowalających nas efektów, tak? Kolejnym problemem jest dieta, czyli wszystko to, co w tej chwili spożywamy. Jest mnóstwo żywności przetworzonej, w której jest multum chemii, tak? I wszystko to, co nie jest w stanie przerobić nasza wątroba, bardzo często wywala nam na zewnątrz. W związku z tym czytajmy etykiety produktów spożywczych. Zwracajmy uwagę na to, co jemy. Pijmy dużo wody. Niby takie banalne, ale naprawdę przynosi fajne efekty. Oczyszcza przede wszystkim nasz organizm. No i takie najważniejsza, jedna z ważniejszych rzeczy moim zdaniem, a często właśnie traktowana dość po macoszemu, to jest odpowiednia pielęgnacja w domu. Prawidłowe oczyszczanie skóry powinno składać się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na takim zewnętrznym oczyszczaniu naskórka. Czyli usuwamy wtedy sobie makijaż, usuwamy sobie jakieś tam zanieczyszczenia, które powstają w ciągu całego dnia i możemy do tego użyć na przykład płynu micelarnego, oleju, który odpowiednio dobierzemy do potrzeb naszej skóry czy też mleczka. I dopiero wtedy, jak w przypadku na przykład płynu micelarnego mamy czysty wacik, dopiero wtedy zaczyna się to prawidłowe oczyszczanie, które najczęściej odbywa się przy użyciu pianki czy też żelu, odpowiedniego żelu. Nałóżmy sobie ten preparat na ręce i wykonajmy około jednominutowy masaż, ponieważ pod wpływem ciepła otwierają się pory naszej skóry i dopiero wtedy jesteśmy w stanie dogłębnie tą skórę oczyścić z nadmiaru sebum, potu oraz z resztek jakichś tam zanieczyszczeń właśnie, które w ciągu dnia się pojawiły. Zwróćmy również uwagę, żeby preparaty, które będziemy stosować do tego oczyszczania, były odpowiednio dobrane. Czyli na przykład, jeżeli podczas takiego oczyszczania wieczornego czujemy, że nasza skóra ciągnie, że jest ściągnięta, że od razu potrzebujemy nałożyć jakiś krem na twarz, to znaczy, że preparat jest dla nas za mocny. Wybierzmy sobie wtedy coś delikatniejszego, coś lżejszego, a w szczególności właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, bo wtedy skóra potrzebuje zupełnie innej pielęgnacji. Kolejna ważna rzecz, o której się też często zapomina lub źle się wykonuje, to jest właśnie oczyszczanie po nocy. Często stosujemy wtedy, albo przemywamy buzię wodą, albo stosujemy do tego tonik sam lub płyn micelarny, co jest błędem, ponieważ w nocy tak samo nasza skóra pracuje. Ona też produkuje sebum, produkuje pot. Kolejna rzecz, bardzo ważna, totalnie zapominana przez innych, poszewki. Tam jest mnóstwo drobnoustroi, pojawia się gdzieś tam ślina, kaszlemy w trakcie nocy, a tej pościeli nie zmieniamy, no nie oszukujmy się codziennie. W związku z tym, jak wstaniemy, umyjmy znowu tym preparatem myjącym, żeby pootwierać pory i pooczyszczać jeszcze raz dobrze skórę i przygotować ją na podanie kremu, tak? Kolejnym z kroków, który jest też bardzo często zapominany przez nas w codziennej pielęgnacji, jest tonizacja skóry. Powinniśmy używać toników, czy też w przypadku skóry takich delikatniejszych hydrolatów. Tonizowanie skóry potrzebne jest nam z jednego najważniejszego powodu. Ono przywraca nam prawidłowe pH naszej skóry, które zostaje zaburzone w trakcie na przykład
oczyszczania wcześniejszego. I jeżeli to pH mamy zaburzone, wówczas stwarzamy sobie idealne środowisko do namnażania się bakterii, ponieważ właśnie one takie środowisko uwielbiają. Druga ważna rzecz to to, że tonik czy też hydrolat zwiększa nam przepuszczalność kosmetyku, który nałożymy później. Bardzo często spotykam się z tym, że osoby ze skórą trądzikową i tłustą używają w swojej pielęgnacji nawet 3-4 razy w tygodniu preparatów peelingujących, czy to z peelingiem drobnoziarnistym, czy gruboziarnistym, co jest ogromnym błędem, ponieważ każda naskórek odbudowuje się przez 28 dni. W związku z tym, jeżeli stosujemy sobie taki preparat peelingujący, nie złuszczamy już wtedy, jak wydawać by się nam mogło, martwych komórek naskórka, tylko drażnimy te nowe, te żywe. One próbują nam się wtedy szybciej rozmnażać, ale nie wykształcają się w odpowiedni sposób, tak? W związku z tym znowu mamy taką sytuację, że zostaje rozszczelniona bariera wodno-lipidowa, skóra zostaje bardzo mocno podrażniona, próbuje się obronić przed ucieczką wody i zaczyna produkować łój. Więc moim zdaniem w zupełności wystarczy peeling, który będziemy stosować sobie raz w tygodniu. On nam da taki efekt, że będziemy po prostu zadowolone z naszej pielęgnacji. I kolejną rzeczą, o której też moim zdaniem warto wspomnieć, jest stosowanie maseczek. Stosujemy ich też niestety na co dzień troszeczkę za dużo. Dlaczego? Dlatego, że maseczki z racji tego, że powinny być stosowane raz w tygodniu, tych składników aktywnych mają trochę więcej. I nasza skóra nie jest w stanie ich przerobić. Jeżeli te maseczki będziemy stosować sobie za często, jeżeli to będzie maseczka oczyszczająca, to za bardzo wysuszymy tą skórę. Jeżeli będzie to maseczka odżywcza, silnie nawilżająca, to nasza skóra nie będzie w stanie jej przerobić. Tak, tak samo. Raz w tygodniu, maksymalnie dwa razy w tygodniu, jeżeli na przykład wrócimy z jakichś wojaży letnich, tak, i czujemy, że nasza skóra jest wysuszona i tego potrzebuje. Jeżeli nie potrzebuje, nie ma sensu wykonywać takiej pielęgnacji częściej. Wracając właśnie jeszcze do oczyszczania, teraz mi się przypomniała ważna kwestia. Sprawdzajmy etykiety produktów do pielęgnacji. I taki przykład. Bardzo często w tych drogeryjnych kosmetykach stosowane do oczyszczania skóry są dwa składniki: SLS i SLS. Są to substancje powierzchniowo-czynne, które mają właściwości myjące i pieniące się. W związku z tym w przypadku zmywaczy często są dodawane do produktu. I one jakby wyjaławiają nam i rozszczelniają nam naszą barierę tą wodno-lipidową. Wymywają lipidy z naskórka, w związku z tym ze skóry zaczyna uciekać woda, skóra zaczyna się w tym momencie bronić, zaczyna produkować łój. Więcej łoju. Dokładnie, a to jest idealne środowisko właśnie do namnażania się bakterii, a tym samym do pojawiania się właśnie zmian trądzikowych na skórze. Zwróćmy uwagę, żeby na przykład w tych preparatach były tak zwane niejonowe środki powierzchniowo-czynne, czyli na przykład glukozyd decylowy, glukozyd laurylowy. One pojawiają się najczęściej, a w szczególności w tych kosmetykach naturalnych. Kolejną grupą są tak zwane amfoteryczne składniki powierzchniowo-czynne, czyli beta-inokokomidopropylenowa. Ciężkie nazwy. Jeżeli poczytacie sobie o nich już później na spokojnie, nawet w internecie, łatwiej będzie Wam je wyszukać w tych produktach do pielęgnacji na co dzień, tak? Kolejną ważną rzeczą, która nie powinna się absolutnie znaleźć w preparatach, to są etanol i izopropanol. Są to alkohole, które znowu totalnie nam skórę wyjaławiają, pozbywają nas lipidów z naskórka i znowu skóra zostaje. Może na początku efekt jest fajny, bo nam się wydaje, że pięknie nam się preparat wchłonął, pięknie nam się krem wchłonął, tak? Skóra jest dobrze przygotowana, natomiast po dłuższym stosowaniu znowu następuje wyjałowienie naskórka, wzmożona produkcja gruczołowojowych i znowu idealne środowisko do pojawiania się tych zmian trądzikowych.
Z ważnych jeszcze takich kwestii przy codziennej pielęgnacji warto wspomnieć, abyśmy używały do osuszania naszej skóry ręczników jednorazowych. Nie stosujmy, błagam Was, ręczników. Nie wycierajmy twarzy ręcznikiem, tym samym ręcznikiem, którym wycieramy ciało. A niestety to jest nagminnie powielane przez osoby, z którymi jakby rozmawiam w trakcie konsultacji kosmetologicznych. Zastosujmy sobie w tym wypadku ręcznik papierowy jednorazowy. Mamy wtedy pewność, że po prostu nie zainfekujemy sobie skóry dokładnie. Później taki ręcznik można wykorzystać do ścierania kurzy czy czegoś, dokładnie. Bo ktoś ze względów ekologicznych może nie chcieć tego robić, ale dokładnie. Ja tak to robię i naprawdę to dużo daje. Ewentualnie możemy w tym przypadku zastąpić sobie ten duży ręcznik jakimś maleńkim ręcznikiem typowo do twarzy, natomiast musimy mieć pewność, że na przykład nasz współlokator nie będzie sobie nie wycierał nim rąk, tak? I często go prać też. Dokładnie, bardzo ważna rzecz. Druga, kolejna rzecz, o której warto moim zdaniem wspomnieć, to są właśnie części teraz stosowane w okresie, używane w okresie tym jesienno-zimowym szaliki. Mhm. Pierzmy je częściej, stosujmy do ich prania jakieś delikatne zmywacze, delikatne środki piorące. Starajmy się, aby one nie dotykały twarzy. Nie dotykajmy brudnymi rękami buzi. Mamy taką tendencję, że w momencie, kiedy właśnie siedzimy przed komputerem, często się podpieramy, tak. Lub też właśnie w chwilach, kiedy się, nie wiem, denerwujemy, oglądamy film, dotykamy sobie nieświadomie tej buzi. Starajmy się ręce trzymać z daleka od twarzy, ponieważ to również powoduje, że skóra jakby zostaje zainfekowana, tak? Jeżeli mamy zwierzaki w domu, wiem, że to jest ciężkie do wykonania, ale naprawdę miejmy gdzieś tam z tyłu głowy, żeby nie przytulajmy tego zwierzaka do twarzy. Nie oczyszczajmy buzi w domu samodzielnie. Mhm. Z tym się najczęściej spotykam w trakcie właśnie konsultacji kosmetologicznych, że panie przede wszystkim, żeby sobie pomóc, stoją przed lustrem po codziennym wieczornym oczyszczaniu buzi i cisną, duszą, kombinują, bo myślą, że to da im lepszy efekt, że następnego dnia nic na tej skórze nie będzie. Nic bardziej mylnego. Nawet jeżeli my wykonujemy tego typu zabiegi w gabinecie kosmetycznym, bo ja jak najbardziej jestem zwolenniczką oczyszczania skóry, natomiast nie możemy tego robić zbyt często. Druga rzecz jest taka, że to nie jest zabieg terapeutyczny, to nie jest zabieg leczniczy. Natomiast jeżeli ja wykonuję go w gabinecie, to skóra uprzednio musi być bardzo dobrze przygotowana. Pory muszą być rozpulchnione, musi być wszystko sterylne, tak, żeby tej skóry nie zainfekować. Natomiast no, w warunkach domowych jest to wręcz niemożliwe. No. I kolejna rzecz, która mi się teraz tak nasunęła, to, żeby nie czytać, nie za bardzo jakby skupiać się na czytaniu różnych porad internetowych. Nie śledźmy tych porad na różnych forach internetowych. Nie dlatego, że te dziewczyny, które jakby chcą nam pomóc, źle mówią. Nie róbmy nic na własną rękę z jednego względu, że jednej osobie dana terapia przynosi fajne efekty, a nam może totalnie. My możemy po prostu sobie źle określić nasz typ skóry, dokładnie. Nasz problem, z którym się borykamy i tak jak naszej koleżance czy naszej znajomej z internetu dana terapia pomogła, nam może zaszkodzić albo tak. Nie przynieść żadnych efektów. Ja też tak miałam, jak przyszłam do ciebie, że wszyscy się złuszczają, stosują jakieś kwasy złuszczające jesienią, takie no, silnie złuszczające, tak? Więc ja przyszłam do ciebie z założeniem, że dobrze, zróbmy kwasy, muszę się złuszczać, bo mam bliznę potrącikową i tak dalej. A ty dopiero zwróciłaś uwagę, że ja mam skórę wrażliwą. Tak, i bardziej mam stany zapalne. Tak, dokładnie, bardziej przebarwienia po stanach zapalnych, bo na szczęście te stany zapalne gdzieś tam pojawiają się rzadziej. Natomiast przede wszystkim masz skórę wrażliwą, rumieniową, gdzie niegdzie są faktycznie te pory pootwierane i tym możemy zająć się później. Natomiast pierwsza rzecz, którą w tej chwili u ciebie wykonujemy, są to delikatne zabiegi z użyciem kwasu azelainowego i laktobionowego. Po pierwsze właśnie,
właśnie laktobionowy uszczelni nam barierę wodno-lipidową, czyli nie będzie ta ucieczka wody następowała, tym bardziej w tym okresie właśnie jesienno-zimowym, ponieważ skórę masz wrażliwą. Kolejna rzecz jest taka, że masz usianą ciateczkę naczyń, tak, rumień utrwalony. W związku z tym lepiej będzie sobie radził w Twoim wypadku kwas azelainowy, czyli z jednej strony będzie działał antybakteryjnie, z drugiej strony będzie fajnie uspokajał tą skórę naczyniową. Na tym się skupmy. Jeżeli to już uspokoimy, będziemy mogły w Twoim przypadku zastosować już troszeczkę mocniejsze kwasy, żeby właśnie spłycić, pozamykać pory, które gdzieś tam są. Zadziałać troszeczkę bardziej oczyszczająco. Natomiast w tej chwili, przy wypadku Twojej skóry, gdybym ja zrobiła Ci coś mocniejszego, mogłabym Ci zrobić krzywdę. Tak, i to jest zupełnie inny kierunek niż tak planowałam. Dokładnie. Iść na podstawie tego, co obserwowałam w internecie, że wszyscy na przykład polecają tonik z kwasem migdałowym, a on tutaj u mnie niekoniecznie, tak? Nie, znaczy on by jako takiej aż wielkiej krzywdy nie zrobił, natomiast na pewno nie powinnaś go stosować codziennie, ponieważ to już jest mocniejszy kwas, na pewno nie taki silny, ale mocniejszy kwas, który przy codziennym stosowaniu może faktycznie rozszczelnić twój płaszcz wodno-lipidowy. Mhm. No to tak na moim przykładzie. Dokładnie. Co jeszcze? Ważna rzecz. Jeżeli borykamy się z problemem trądzikowym już od jakiegoś czasu, próbowałyśmy antybiotykoterapii, stosowałyśmy jakieś tam zabiegi w gabinecie kosmetycznym, nie mamy dobrego efektu. Warto by było zrobić sobie posiew z krosty zapalnej. Ona tym samym, taki posiew pomaga nam jakby sprawdzić, co tak naprawdę siedzi w naszym naskórku. Bo oprócz tego, że mogą być to te standardowe bakterie, Propinum bacterium acne, które są odpowiedzialne właśnie za zmiany trądzikowe, mogą być to inne też bakterie, takie właśnie jak gronkowiec, albo też, co się rzadziej spotyka, grzyby. I teraz na przykładzie grzyba. Jeżeli przypuśćmy, on bardzo podobne daje, w niektórych przypadkach bardzo podobne daje objawy. Objawy, dokładnie, dziękuję Ci. To bardzo podobne objawy daje co do jak trądzik. Natomiast w momencie, kiedy użyłybyśmy w jego przypadku tetracyklin, mogłybyśmy jeszcze bardziej pobudzić jego rozrost, tak? Więc sprawdźmy sobie w takim laboratorium bakteriologicznym, co tak naprawdę siedzi w naszej skórze. Kolejna rzecz, co nam da takie badanie, ono nam pokaże, po pierwsze, co mamy w naskórku, a po drugie, na co dana bakteria jest odporna, czyli nie powinnyśmy stosować w leczeniu, a na co jest właśnie wrażliwa, czyli tym samym, co powinnyśmy w tym leczeniu zastosować, tak? Co jeszcze? Może przejdźmy do zabiegów, jakie możemy wykonać u kosmetologa. To jest, tak jak wspominałam w naszym wcześniejszym nagraniu, właśnie kwasy. Wydaje mi się, że one radzą sobie najlepiej, tak? Najlepsze efekty osiągamy w przypadku właśnie zmian trądzikowych. Właśnie są to najczęściej kwasy salicylowy, pirogronowy, azelainowy, laktobionowy również, mimo że jest delikatny, ale też jakby pomaga uszczelnić tą barierę wodno-lipidową. Peeling kawitacyjny, niby taki zwykły zabieg, ale też fajnie jakby przygotowuje skórę do dalszych zabiegów. On działa też antybakteryjnie, oczyszcza naszą skórę. Ja nie jestem zwolenniczką mikrodermabrazji diamentowej, a w szczególności w przypadku skór trądzikowych, gdzie mamy wystające poza naskórek krostki, ponieważ ścieraniem takim mechanicznym możemy sobie poroznosić ten stan, który się na tej skórze, te zmiany, które na tej skórze już się znajdują. Okej, to tyle jeżeli chodzi o pielęgnację. A co z makijażem? Czy to jest tak, jak nam mówią, pamiętam, że w młodości tam ciocie, babcie mówiły, nie maluj się, bo jeszcze właśnie od tego ci się pogarsza ta cera. Czy to rzeczywiście tak jest, że makijaż szkodzi nam na cerę? Czy... Nasze babcie i nasze mamy miały niestety rację. Dzieje się to dlatego, że bardzo często w tych podkładach, przede wszystkim właśnie w podkładach są składniki, które działają zapychająco na naszą skórę. Mowa tu między innymi o silikonach, które świetnie działają wygładzająco akurat, więc na pozór nasza skóra po nałożeniu podkładu wygląda dobrze, jest wygładzona, natomiast silikony nie są żadnymi substancjami odżywczymi, jedynie tylko pozornie
pomagają na naszej skórze, a tak naprawdę mogą siać niezłe spustoszenie. I teraz wracając właśnie do tego oczyszczania, o którym wcześniej wspominałam. Jeżeli przerzucimy się już na te delikatniejsze środki myjące, środki pieniące się, które znajdują się właśnie w preparatach do oczyszczania skóry, to pamiętajmy jedną rzecz, bo to jest trochę błędne koło. Mhm. Jeżeli nadal stosujemy kosmetyki kolorowe drogeryjne, zawierające silikony, takie delikatne środki myjące sobie z nią nie poradzą. Więc robi się błędne koło. Wtedy lepiej by było faktycznie użyć składników, preparatów, które zawierają w swoim składzie SLS, SLS i tak dalej, bo one faktycznie są w stanie wymyć naszą skórę dobrze z podkładu. Natomiast jeżeli stosujemy jakiś ciężki podkład, taki delikatny zmywacz nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Znowu tworzy się błędne koło, skóra nie jest dobrze oczyszczona, mimo że nam wydaje się, że przecież zmieniłyśmy pielęgnację, przecież robimy krok po kroku, zwracamy uwagę na etykiety, tak? A OCM, czyli ta metoda oczyszczania olejem, czy oleje sobie poradzą z takim podkładem? Tak, oleje poradzą sobie już z nim faktycznie lepiej i ja uważam, że osoby z skórą trącikową, czy też ze skórą tłustą, jak najbardziej mogą spróbować stosowania oleju w trakcie takiego oczyszczania. I na przykład fajne dla takich skór jest olej z pestek arbuza, z pestek malin, z pestek truskawek, bodajże słodkie migdały, nawet olej słonecznikowy. Na szczęście ten przemysł kosmetyków kolorowych, mineralnych kosmetyków kolorowych tak bardzo się rozwija. Mamy coraz lepszej jakości podkłady, pudry mineralne. Przerzućmy się na nie. Na początku może jest ciężko się przyzwyczaić, bo je nakłada się troszeczkę inaczej. Natomiast naprawdę połączenie tej dobrej pielęgnacji na co dzień razem z odpowiednimi kosmetykami kolorowymi może nam przynieść super efekty. Już tak podsumowując, ja od siebie dodam, że bardzo polecam, aby wybrać się do kosmetologa, który pomoże nam poznać potrzeby naszej skóry, żebyśmy nie działali na oślep, na chybił trafił. Na własną rękę, tak. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak pielęgnować skórę. I taka konsultacja jest moim zdaniem bardzo ważna. Już nawet jeżeli nie zdecydujemy się na żadne zabiegi. Dokładnie, taka konsultacja w większości przypadków jest bezpłatna, tak? Mhm. Która nie zobowiązuje nas do niczego, a mamy przynajmniej pewność, że ktoś, mam nadzieję, dobrze nam doradzi i żebyśmy mogły w odpowiedni sposób po prostu pielęgnować swoją skórę, a nie robić sobie krzywdy. Ja oczywiście prywatnie polecam Natalię. Natalia tutaj ma swój gabinet w Warszawie na Ursynowie, ale nawet polecam osobom z Bemowa, żeby do ciebie przyjechały. Takowe się pojawiają. Tak, pozdrawiam Magdę, która pewnie to ogląda, której też polecałam i pewnie się wybierze. Ale to już taka mała prywata, bo po prostu uważam, że teraz ja sobie taką reklamę ci zrobię, że uważam, że u Natalii w gabinecie jest taka fajna atmosfera, a uważam, że to jest bardzo ważne, aby czuć się komfortowo, bo my jednak przychodząc, szczególnie kiedy mamy problemy ze skórą, przychodząc do kosmetologa możemy czuć się niekomfortowo, że ktoś tam nam w to wszystko zagląda i tak dalej, a u ciebie ocenia w ogóle nas, wydawać by się mogło, tak? Tak, także tutaj polecam też ze względu na atmosferę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Właściwie za dwie, bo przypominam, że był jeszcze jeden odcinek z udziałem Natalii i tamten również wam polecam. I może jeszcze kiedyś się zobaczymy. Jak wam się spodobało, to dawajcie kciuki w górę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Znaczy my na pewno się zobaczymy i to się tak długo. My na pewno. Ale z wami mam nadzieję, że też zobaczę się za jakiś czas. Dziękuję. Dziękuję.